Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Wojtek Ops, jestem dyrektorem technicznym w firmie DPS Software. Właściwie cały dzisiejszy dzień poświęcamy produktom. Są to produkty, które zarówno my możemy dostarczyć do Państwa, jak i produkty, które Wy dostarczacie na rynek. Także wszystko tutaj dotyczy produktów. Wszystkie te rozwiązania, które my mamy w ofercie, składają się w jedną spójną całość, jedno spójne środowisko, czyli PLM. To, co my rozumiemy pod znakiem środowiska PLM, to jest zarządzanie pełnym cyklem życia produktu, począwszy od jego powstania, skończywszy na zakończeniu jego obsługi. Oczywiście każda firma inaczej definiuje taki cykl życia produktu. Niektóre firmy produkują, żeby sprzedać, inne firmy sprzedają, aby później wyprodukować. Także my na początku staramy się zanalizować potrzeby naszych klientów, zobaczyć, co jest jakby tą wartością krytyczną. U niektórych z nich na początku istotna bardzo jest oferta, czyli możliwość bardzo szybkiego wygenerowania oferty handlowej, która powstaje chociażby z produktu takiego jak PDM i z bomu produkcyjnego. Inni klienci znowu bardzo mocną wagę przywiązują do koncepcji, do tego, jak to wszystko powstaje, do tego, żeby wszystkie dokumenty w sposób prawidłowy przechodziły przez obieg dokumentacji. Także wszystko to jest tak naprawdę optymalizacja czasu i optymalizacja procesów. SolidWorks bardzo często zadaje pytania swoim klientom i jedno z takich pytań, które ostatnio zostało zadane, to było, było poświęcone czasowi, które klienci poświęcają na komunikację z innymi działami w firmie. Także widać, że powyżej 4 godzin dziennie 36% klientów SolidWorksa spędza na komunikacji z innymi działami w firmie. Także jak widać, mamy co optymalizować, mamy nad czym działać. Tak? To, w jaki sposób definiujemy jakby potrzeby naszych klientów, to są takie obszary środowiska PLM. Mamy oczywiście zespół różnych produktów, takich nazwijmy to standardowych, które dostarczamy do Państwa. Natomiast mamy również zespół wielu narzędzi, które dostosowujemy do potrzeb naszych klientów. Zacznijmy może od samego początku. Z reguły, żeby rozpocząć jakiś projekt, musimy go zaplanować. W zeszłym roku na konferencji DPS Software mówiliśmy o naszym autorskim rozwiązaniu, które służy do zarządzania projektami. W tym roku nie mówimy już o naszym autorskim rozwiązaniu do zarządzania projektami, tylko mówimy już o gotowym produkcie, który nazywa się PM Desk i z dniem dzisiejszym uzyskuje status wydania finalnego 2016 SP0. To, co możemy zobaczyć w produkcie PM Desk, to przede wszystkim tak. Dwa rodzaje licencji, czyli jest licencja tak naprawdę dla użytkowników, którzy zarządzają projektem i użytkowników, którzy w jakiś sposób do tego projektu muszą się dostawać. Dla użytkowników, którzy wykonują zadania, którzy realizują zadania. Produkt oczywiście jest w całości nasz, w całości firmy DPS Software, jest realizowany przez polskich programistów, także jeżeli klienci mają jakieś specyficzne potrzeby, również zastanawiamy się, czy tego produktu do ich potrzeb nie dostosować. Produkt jest w pełni zintegrowany zarówno z CAD-em SolidWorksa, jak i z systemem SolidWorks Enterprise PDM i potrafi zarządzać projektami właściwie wewnątrz całej organizacji. Tutaj nie pracujemy tylko i wyłącznie na jednym pojedynczym stanowisku, tylko instalujemy to na wszystkich stanowiskach, które potrzebują mieć dostęp do aktualnego harmonogramu projektu. No i dzięki temu możemy zarządzać wieloma projektami w jednym czasie. Parę takich zrzutów ekranu. Mamy tutaj oczywiście klasyczny interfejs w postaci wykresu Ganta, czyli możemy definiować sobie, jakie zadania ma wykonać dana osoba w odpowiednim czasie. Takie zadanie, które definiujemy w PNDS-ku, ma kilka ciekawych opcji. Po pierwsze, możemy dołączać sobie elementy, a te elementy to jest nic innego jak pliki pochodzące z systemu SolidWorks Enterprise PDM. Czyli tak naprawdę naszym zadaniem może być plik pochodzący z systemu PDM, co jest też wyjściem w sukurs naszym klientom, ponieważ rysunek techniczny może być w tym momencie zadaniem. Tak? Także takie rzeczy tutaj możemy definiować. Mamy oczywiście możliwość definicji dodatkowych zasobów, takich jak samochód, rzutnik czy cokolwiek innego. I to, co jest bardzo ciekawe, w dowolnym momencie mogę sprawdzić dostępność
poszczególnych osób we wszystkich projektach, które w tej chwili realizuję w firmie. Czyli mogę zobaczyć, że na przykład Daniel, który w tej chwili realizuje jakiś projekt wdrożeniowy, no, jest niedostępny do mojego aktualnego projektu. To jest jakby innowacja w stosunku do takich standardowych aplikacji, które instalujemy na pojedynczych komputerach. Kolejne rzeczy, które można zobaczyć w PMDesku, to jest oczywiście panel SolidWorksowy, także użytkownicy SolidWorksa bezpośrednio ze swojego programu mogą zobaczyć, jakie zadania na nich oczekują. Jest również interfejs dla użytkowników końcowych, którzy nie są wyposażeni w rozwiązanie np. PDM czy SolidWorks, natomiast muszą w jakiś sposób otrzymywać informacje odnośnie zadań. To jest taki podstawowy pasek związany z projektami, także widać tutaj, że możemy śledzić różnorakie postępy związane z naszymi projektami. Możemy chociażby sprawdzić, jaka jest dostępność zasobów na aktualny moment, jakie konflikty mamy w tej chwili. Możemy zobaczyć sobie harmonogram Ganta dla wszystkich projektów, które w tej chwili realizujemy w firmie. Oczywiście sprawdzać takie rzeczy jak opóźnione zadania, no i podpiąć różnorakie, niestandardowe raporty, które są potrzebne w naszym typie działalności. To, co jest nowe w PMDesku w stosunku chociażby do tego, co pokazywaliśmy w zeszłym roku, to jest kreator projektu. W tej chwili projekty możemy tworzyć na wiele sposobów. Pierwszy ze sposobów umożliwia tworzenie projektu bezpośrednio w systemie PDM z wykorzystaniem takich rzeczy jak chociażby szablonu PDM. Czyli tworzymy projekt w PMDesku i jednocześnie tworzy nam się projekt w PDM-ie łącznie z przypisaniem odpowiednich osób do tego projektu. Kolejną opcją jest możliwość wykorzystania już istniejących projektów w PDM-ie, dzięki czemu dane projektowe przejdą nam do PMDeska i możemy chociażby bezpośrednio z pliku tworzyć zadanie. A ostatnią opcją jest możliwość właściwie tworzenia takiego projektu wolnego, który nie dotyczy się danych, bardziej jest związany z wykonywaniem jakichś zadań. Kolejną ciekawą funkcjonalnością, która jest nowa w tej edycji PMDesk, to jest możliwość połączenia projektów. Bardzo często jest tak, że mamy organizacje, które powiedzmy są poskładane z różnych grup. Jedna grupa musi realizować pewne zadania, druga grupa musi realizować pewne zadania. Właściwie w pewnym sensie stanowi to oddzielny projekt, natomiast warto by było mieć wspólne narzędzie, które to wszystko sumuje do kupy. Także PMDesk w tym momencie ma możliwość zrobienia kilku projektów, które są sumowane w całość. Tak wygląda moduł ustawień systemu PMDesk. Widać tutaj bardzo mocną integrację chociażby z PDM-em, czyli możemy podpinać szablony chociażby do projektów, do kart zmian, do plików, do generatorów numeru seryjnego. Także przez cały czas integrujemy mocno te nasze narzędzia z narzędziami, które już Państwo wykorzystujecie. Kolejnym etapem rozwoju naszego produktu, czy tego cyklu życia produktu, jest moduł PDM. Coś, co już tak naprawdę od dawna wdrażamy, moduł, z którego korzysta wielu naszych klientów. Jeśli chodzi o takie podstawowe opcje, jeżeli chodzi o PDM-a, to oczywiście bardzo szybkie wyszukiwanie. Możliwość tworzenia wspólnych schematów numeracji, zarówno dla projektów, jak i dla plików. Kontrola takich rzeczy jak stan, wersja, rewizja, czyli w dowolnym momencie możemy zobaczyć, co się dzieje z danym dokumentem. Możemy rewizjonować dokumenty, możemy zmieniać ich wersję. Wszystko to składa się w obieg dokumentów, czyli bezpośrednio w PDM-ie możemy wysłać pewne dokumenty do sprawdzenia, do zatwierdzenia, czy chociażby w kategorii informacyjnej, jak i też w historię. Także w dowolnym momencie też możemy sprawdzić, co dzieje się z danymi dokumentami, co działo się z danymi dokumentami w czasie. Kolejne rozwiązanie, które jest komplementarne zarówno z PDM-em, jak i z pozostałymi naszymi narzędziami, to jest Exalead One Part. Jest to nowy produkt w ofercie zarówno naszej, jak i SolidWorksa. W zeszłym roku mieliśmy jego premierę, teraz już wychodzą kolejne service packi. Natomiast jest to po prostu taka wyszukiwarka dla inżynierów. I różni się to od takiej zwykłej wyszukiwarki, z której wszyscy korzystamy, tym, że możemy tutaj wyszukiwać po danych 3D. Czyli Exalead One Part w tym momencie potrafi wyszukać po geometrii, potrafi powiedzieć nam, że w naszym zbiorze dokumentów są dokumenty, które są podobne w 100%, 90%, 80%. I tutaj główną rolę czyni geometria. Tak? To jest idealne narzędzie do tego, żeby pozbyć się dodatkowych zdublowanych indeksów, które mamy w naszym systemie ERP. To jest świetne narzędzie do tego, żeby zmigrować nasze projekty do zakupionego chociażby rozwiązania klasy PDM.
Parę nowości, mianowicie tak. Wszyscy użytkownicy, którzy wykorzystywali narzędzie SOLIDWORKS Enterprise PDM, muszą zostać poinformowani o tym, że takie narzędzie już w tym momencie nie istnieje. Tylko proszę go w żadnym wypadku nie odinstalowywać, ponieważ w najnowszym SOLIDWORKSie to narzędzie nazywa się SOLIDWORKS PDM Professional. Taka drobna zmiana, jeśli chodzi o nazewnictwo produktów. Jeśli chodzi o takie podstawowe nowości, to przede wszystkim znacznie ulepszona wydajność. Koledzy, myślę, że z Centrum Kompetencyjnego PDM, którzy są dostępni na sali technicznej, pokażą, w jaki sposób działa najnowszy PDM, że działa rzeczywiście szybciej. Mamy w tym momencie wsparcie dla dokumentów PDF, czyli tak naprawdę możemy zapisywać właściwości dostosowane do PDF-a, możemy kreować na przykład z Worda PDF-y w dowolnym momencie. W tej chwili posiadamy wspólny instalator dla wszystkich produktów SolidWorksa, czyli nie musimy już wyposażać się w osobne instalatory dla PDM-a, dla SolidWorksa i tak dalej. W tej chwili wykorzystujemy jeden wspólny plik. I ostatnia taka rzecz, która myślę, że cieszy oko z reguły, szczególnie użytkowników, którzy migrują się do tego typu systemu, możemy wprowadzać własne rewizje w momencie importu dokumentacji do systemu Enterprise PDM. Natomiast taką kolejną bardzo dużą nowością na tym naszym poletku PDM-owym jest to, że żegnamy produkt, który nazywa się Workgroup PDM. Takiego produktu w najbliższym czasie już w ofercie SolidWorksa nie będzie. Klienci, którzy zainstalują Workgroupa z najnowszego SolidWorksa, zobaczą komunikat, że produkt, jak to się mówi, jest end of life, czyli kończy swoje życie. Natomiast mamy teraz produkt, który nazywa się SolidWorks PDM Standard. PDM Standard w taki bardzo łatwy sposób zastępuje Workgroup PDM. PDM Standard jest bazowany na tym wszystkim, co znamy dobrze z SolidWorksa, z SolidWorks PDM Professional, czyli jest to ta sama baza danych, ten sam program ze zmniejszoną funkcjonalnością. Wszyscy klienci, którzy kupują rozwiązanie SolidWorks Premium czy SolidWorks Professional, od razu są wyposażeni w PDM Standard. Oczywiście klienci, którzy mają SolidWorks Standard, mogą w tym momencie również dokupić licencję PDM Standard. Jest bardzo łatwa migracja do PDM Professional, także jeżeli Państwo zauważycie, że tak naprawdę jest brak wydajności, tudzież ewentualnie brak określonej funkcjonalności, bardzo łatwy sposób można przenieść się do PDM Professional. Jest parę różnic. Różnice chociażby są takie, że nie mamy tutaj API, nie mamy tutaj szablonów, nie mamy bardziej zaawansowanych funkcji PDM-owych. Natomiast dla małych grup projektowych jak najbardziej to narzędzie można zastosować. Myślę, że do 5 użytkowników spokojnie to narzędzie będzie funkcjonowało przy powiedzmy średniej wielkości bazie danych. Kolejny obszar, o którym chciałbym powiedzieć, to jest zarządzanie listami materiałowymi. Wszyscy Państwo wykorzystujecie te listy materiałowe, natomiast istotą jest to, w jaki sposób je wykorzystujemy. My definiujemy tak naprawdę kilka rodzajów list materiałowych i takie dwie podstawowe listy to jest IBOM i MBOM. Te BOMy różnią się od siebie tym, że IBOM to jest BOM inżynieryjny, czyli wykorzystywany jakby w procesie powstawania produktu, natomiast MBOM to jest BOM produkcyjny, dzięki którym możemy uzyskać chociażby z narzędzia PDE. Widać tutaj bardzo fajnie, że tak naprawdę IBOM to jest to, z czym na bieżąco pracujemy. Do takiego IBOMu w naszych rozwiązaniach możemy dokładać chociażby pliki pochodzące z CAD-ów elektrycznych, pliki pochodzące z rozwiązań Multicad, różnorakich, różnorakie DWGi i tak dalej. Natomiast MBOM to jest podsumowanie tego wszystkiego. To jest możliwość wzięcia materiałów surowcowych i przedstawienia tego w formie wyceny. Jest to możliwość wzięcia indeksów handlowych, które gdzieś tam się pojawiają i podsumowania tego w formie wyceny, jak i również chociażby pracy ludzkiej. Tak? Chodzi o to, żeby bardzo szybko wysyłać odpowiednie bomy na produkcję i bardzo szybko wysyłać też bomy dla działu handlowego. Takim obszarem, którym również zajmujemy się w tym naszym rozwiązaniu PLM, jest technologia narzędziownia czy zarządzanie programami kamowskimi. Wszyscy Państwo macie technologie dotyczące Waszych wyrobów. W naszym przypadku zawsze patrzymy na to, czego oczekuje klient. Wielokrotnie jest tak, że klient ma już jakieś programy kamowskie, ma już zdefiniowaną technologię w powiedzmy sobie w swoim systemie ERP. Natomiast
Zdarzają się też przypadki, że na przykład jest bardzo kiepska komunikacja pomiędzy technologią i narzędziownym. Nie wiadomo dokładnie, czy narzędzie zostało zaprojektowane, czy zostało wytworzone. Także takie sytuacje rozwiązujemy. Rozwiązujemy takie sytuacje, że należy dorobić program CAM-owski do danego wyrobu i dzięki systemowi PDM i workflowowi możemy tak naprawdę zobaczyć, czy dany program CAM-owski został już wytworzony. Jednym z takich ostatnich etapów to już jest zarządzanie, można powiedzieć, posprzedażowe, tak, tym naszym wyrobem, czyli możliwość zarządzania archiwum, możliwość zarządzania wersjami. To, jak my to widzimy, to jest tak naprawdę analogia do tego, co oferuje nam rynek motoryzacyjny. Otóż każdy z samochodów, który wychodzi z fabryki, ma swój numer VIN. Ten numer VIN jednoznacznie identyfikuje ten wyrób. My również staramy się wdrażać takie rozwiązania, które jednoznacznie identyfikują wyroby, które wychodzą z naszej fabryki. Dzięki temu widzimy od razu po wstukaniu odpowiedniego numeru seryjnego, że ten wyrób był skonfigurowany w taki czy inny sposób. Wspieramy firmy, które zarówno zajmują się ciągle dokumentacją papierową. Mamy specjalny moduł, który obsługuje działy archiwum, dzięki czemu możemy rejestrować wszystkie dokumenty, które wychodzą z tego działu. Możemy rejestrować potwierdzenia odbioru takich dokumentów. Możemy rejestrować, komu dokładnie takie dokumenty zostały przekazane. Natomiast wspieramy również mocno firmy, które chcą iść krok dalej i używać elektroniki na swojej produkcji. Tak? Wszystkie nasze rozwiązania są zintegrowane z przeglądarkami. Wszystkie nasze rozwiązania są zintegrowane z przeglądarkami mobilnymi. Także możemy śmiało wyposażać produkcję w tego typu systemy. No właściwie takim ostatnim etapem tej całej układance jest integracja z zewnętrznymi systemami. Jest to niezwykle istotny etap, ponieważ bardzo często firmy zgłaszają się do nas w celu integracji z ich chociażby systemem ERP i bardzo często okazuje się, że to z jednej strony nie jest takie trywialne, ale z drugiej strony możemy osiągnąć naprawdę wiele. Pierwsza kwestia jest taka, że nasza integracja to nie jest integracja jednostronna. Możemy stworzyć takie rozwiązania, które najpierw zaczytują odpowiednie informacje systemu ERP, takie jak chociażby numer zlecenia czy numer projektu. Później projektujemy dany wyrób i przekazujemy indeksy chociażby produkowane u nas wewnątrz firmie do systemu ERP. Na samym końcu możemy przekazać eksport BOM-u, możemy synchronizować również inne informacje. Tak naprawdę to jest kwestia czasu. Tak? Tutaj zawsze chodzi o oszczędność czasu, o to, żeby informacje nie były przepisywane ręcznie. Także myślę, że takim fajnym przykładem, żeby pokazać korzyści wynikające z całego tego środowiska PLM, z możliwości integracji systemu ERP, ze wszystkich programów, które mamy w ofercie, jest firma Ferum. Firma Ferum z Hojnowa. Na początek pozwolę sobie krótki filmik puścić, który opisuje proces wdrożenia w firmie Ferum. Ferum jest jednym z największych producentów w Polsce systemów do magazynowania zboża. Dostarcza w tym zakresie kompleksowe usługi dla rynku, obejmujące cały cykl życia produktu. Rozwój firmy jest dosyć dynamiczny, ponieważ Ferum notuje wzrosty obrotów rok do roku kilkudziesięcioprocentowe. Uzyskujemy to dzięki mocnej ekspansji, głównie na rynku polskim, ale również na rynkach zagranicznych. Oprogramowanie SolidWorks jest znane na rynku, natomiast firma Ferum potrzebowała czegoś więcej. Potrzebowała doskonałego wdrożenia, czyli ogromnej integracji z systemem ERP. W firmie Ferum dostarczyliśmy kompleksowe rozwiązanie składające się z aplikacji CAD-owskiej SolidWorks, narzędzia do symulacji przepływów Flow Simulation oraz aplikacji do przygotowywania dokumentacji montażu i serwisu SolidWorks Composer. Sercem całego rozwiązania jest system SolidWorks Enterprise PDM, pozwalający na zarządzanie dokumentacją projektową, który jest indywidualnie dostosowany do potrzeb firmy Ferum wraz z integracją z systemem ERP, czyli w przypadku Ferum BPSC Impuls. Właściwie wszystkie czynności każdej z osób w firmie są mocno związane z systemem SolidWorks i systemem PDM.
konstruktorzy tworzą takie biblioteki elementów, czyli to są pojedyncze elementy, pojedyncze klocki, z których później projektanci składają cały obiekt. Dzięki integracji systemu SolidWorks pozwala nam przenieść te kilka tysięcy indeksów już do systemu ERP. W tym momencie zaczyna się jakby praca działu zakupów, działu produkcji, działu planowania produkcji. No niewątpliwie pozwala nam to oszczędzać czas. Wdrożone przez nas rozwiązanie pozwala usprawnić proces realizacji inwestycji właściwie na każdym etapie. Od koncepcji do produkcji poprzez projektowanie, analizy, dokumentację i na końcu utworzenie struktury i eksport tejże struktury do systemu ERP. Kolejny benefit to praca z dużymi złożeniami oraz integracja narzędzi do analiz oraz tworzenia dokumentacji montażu i serwisu. Oprócz wdrożenia systemu PDM dostarczyliśmy również wiedzę w zakresie projektowania dużych wyrobów oraz pakiet zaawansowanych szkoleń, które rozszerzyły możliwości działu konstrukcyjnego. Przedstawiciele firmy DPS zapewnili nas o tym, że są w stanie dobrze wdrożyć ten system w całym przedsiębiorstwie i rzeczywiście tak zrobili. Dobrze, tak żeby pokrótce podsumować to, co zostało zrobione w firmie Ferum. Widać tutaj produkty, które w tej chwili są tam wdrożone, czyli mamy tam zarówno aplikacje CAD-owskie, mamy tam moduły symulacyjne, mamy kompozera, którym Ferum tworzy instrukcję montażu i serwisu. Sercem, tak jak było to powiedziane, jest Enterprise PDM. Widać tutaj chociażby zakres integracji. Tutaj tworzymy indeksy w systemie ERP, odczytujemy indeksy systemu ERP. W różny sposób eksportujemy listy materiałowe. Także tak naprawdę ten zakres jest bardzo duży. Możemy synchronizować projekty pomiędzy systemem ERP i PDM. Także tak jak mówiłem, synchronizacja jest dwustronna. I to jest taka mała ciekawostka. Ferum wykorzystuje również SharePointa do tego, żeby zarządzać jakby swoimi aktualnymi, bieżącymi sprawami. I PDM integruje się również z SharePointem, przekazując odpowiednie informacje. Jest jeszcze jedna taka ciekawa sprawa. W tej chwili pracujemy nad modułem sekretariatu, dzięki czemu wszystkie dokumenty, które trafiają do firmy, będą automatycznie wciągane do systemu PDM. Także proszę Państwa, tak jak widać, kwestią tutaj jest czas, który oszczędzamy. Kwestią jest tak naprawdę sprytne wdrożenie tych naszych narzędzi, tak żeby osiągać z nich odpowiednie korzyści. Dobrze, w tej chwili przekażę głos dalej. Serdecznie zapraszam na stanowisko techniczne naszego zespołu, naszego Centrum Kompetencyjnego PDM, gdzie chłopaki na pewno odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania. Serdecznie dziękuję za uwagę.